Siedziałam w saloniku na podłodze, oparta plecami o werselkę i przeglądałam stare albumy fotograficzne. Nie bardzo wiedziałam, czego szukam. Zdjęcia Noel z jakimś obcym, jej dorosłego dziecka, które przed nami ukrywała. Kogoś, kto znał odpowiedzi na nasze pytania. Przewracając strony, zatrzymałam się dłużej nad zdjęciami samej Noel. Każde budziło ciepłe uczucia, a jednocześnie sprawiało ból. Byłam na nią zła, że odeszła od nas w taki sposób, bez żadnego wyjaśnienia. Miałam pretensje o kłamstwa, ale nie chciałam się na nią gniewać. A jedynym sposobem uwolnienia się od gniewu było odszukanie sensu w jej postępowaniu. Zamknęłam album i pochyliłam się, by dołożyć go do kartonu z rzeczami osobistymi, które miałam zatrzymać. 2 godziny później tkwiłam przy biureczku w gabinecie Noel, przeglądając na ekranie komputera gromadzone od miesięcy listy elektroniczne. Ted wyciągnął z szafy spory karton. Można to wyrzucić? Zapytał. Otworzył pudło. Zobaczyłam koperty, kartki pocztowe, ręcznie pisane listy, fotografie. A co to takiego? Wyjęłam garść papierów. Rozłożyłam na biurku. Otworzyłam jedną z kart. Kochana Noel, trudno wyrazić słowami, jak bardzo byłaś dla nas niezastąpiona przez ostatnie 9 miesięcy. Nigdy ci się nie odwdzięczę za troskę i serdeczną opiekę. Choćby tamtej nocy, gdy zadzwoniłam do ciebie o 3 nad ranem, a ty przyjechałaś natychmiast, chociaż wiedziałaś, że to dopiero skurcze przypowiadające. Bardzo ci dziękuję. Ściskam cię najserdeczniej, Zoe. To podziękowanie od pacjentek, powiedziałam. Wyłowiłam z pudła fotografię niemowlęcia i zdjęcia dzieci, którym pomagała przyjść na świat. Oraz tysiące bezcennych wskazówek, pomyślałam, choć ogarniały mnie coraz większe wątpliwości. Do tej pory przejrzałam całe sterty podziękowań, przepisów i innych papierów, ale nie znalazłam nic, co by należało zatrzymać. Wyrzucić? Spytał Ted z nadzieją. Na razie nie. Zdecydowała. Jeszcze nie umiem się z tym rozstać. Zabierzemy karton do domu. Nie zamierzałam się poddawać i rezygnować z przejrzenia jego zawartości. Na razie niech sobie postoi, zdecydowałam. Chcę poczytać, co te wszystkie kobiety do niej pisały. Wolałbym, żebyś się tego pozbyła. No, nie mamy miejsca na tyle różnych gradów. Pudło jedzie z nami, oznajmiłam stanowczo. Może faktycznie znajdę coś, co mnie doprowadzi do dziecka Noel. Dzięki czemu niecała umrze. Ja już znam tajemnicę Noel. Ty też chcesz ją poznać? Zapraszam do lektury. Daria Widawska.